Zapraszam Państwa na rozmowę z Grzegorzem Targońskim, łucznikiem, wielokrotnym mistrzem kraju w tej dyscyplinie, a także olimpijczykiem z Sydney z roku 2000. Grzegorz jest patronem, honorowym patronem czwartego biegu Orła w Czosnowie. I jako sportowiec jesteś kojarzony przede wszystkim z łucznictwem. Od początku wiedziałeś, że to jest właśnie ta dyscyplina? No, zaczynałem od sportu walki, potem trochę piłka nożna, koszykówka. Później była chwila przerwy, pojawiły się deskorolki, więc deskorolka. No i z deskorolką przyjechałem na strzelanie z łuku i nie chciałem strzelać z łuku, ale koledzy strzelali z łuku, więc się zaciągnąłem razem z nimi do strzelania z łuku. No i takie były początki strzelania z łuku, prawda, mojego. Ostatecznie jednak zdecydowałeś się zostać łucznikiem na pełnym etacie i tutaj rozwijać swoją karierę. Łucznictwo to była moja główna kariera sportowa, która trwała ponad 20 lat, 25 nawet lat. No i przechodziłem przez wszystkie poszczególne szlify, od najmłodszych młodzików, od poprzez juniora młodszego, juniora, seniora, i zdobywając różnego koloru medale na różnych arenach. No i ostatnim takim szczytem jakby osiągnięć był udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney 2000 roku. Od jakiegoś czasu zajmujesz się bardzo intensywnie promocją biegania, biegania takiego rekreacyjnego, amatorskiego. Czy to oznacza, że z łucznictwa odszedłeś już na emeryturę, a teraz pozostały tylko biegi? Nie, bo łucznictwo nie jest sportem, który można przestać trenować. Z łucznictwem, jak już ktoś się rozkocha, to już jest cały czas. Czy emerytura łucznicza? No nie, po prostu to jest inna forma bycia trenerem strzelania z łuku, a zawsze można wrócić, być zawodnikiem, bo zawodnicy są też w wieku 80-70 lat, także to tu nie ma kłopotu. Łucznictwo jest sportem w każdym momencie swojego życia, można rozpocząć i można kontynuować karierę. Natomiast jeżeli chodzi o bieganie, ponieważ no, dużo biegaliśmy, ponieważ łucznictwo jest sportem wytrzymałościowym, i jedną z form utrzymania jakby wysokiej formy w strzelaniu z łuku jest bieg, prawda? Bieg ciągły na 2-3 km. W związku z tym jakby trochę tego biegania liznąłem podczas treningów. Natomiast no, bieganie jakby mnie nigdy nie ciągnęło, ale też wyszedłem, można powiedzieć, z psem na spacer i stwierdziłem, że po co mam chodzić z psem na spacer, jak mogę z psem biegać, prawda? I tak to się zaczęło, pierwsze 2-3 kilometry, no to płuca, wydawało mi się, że wyplułem. Później były pierwsze 5 kilometrów, to już było dla mnie, wydawało mi się, że większe, wielkie osiągnięcie. Jak już przebiegłem pierwsze 10 kilometrów, no to postanowiłem zapisać się na zawody, zobaczyć jak to jest, bo wiedziałem, że w Łomiankach nie ma żadnych zawodów biegowych. Pomyślałem sobie, że wtedy można by było zrobić takie zawody biegowe. I dążyłem do tego, żeby zrobić te zawody i startowałem w różnych startach. Potem pojawiła się fajna grupa ludzi w Łomiankach, która chciała wspólnie trenować bieganie, więc założyliśmy łomiankowską grupę biegową. No i ta kariera biegowa, można powiedzieć, się rozpoczęła. Przy czym no, nie jest to zawodowa, można powiedzieć, kariera, gdyż no, już w wieku powyżej 30-40 lat te wyniki w bieganiu ze względu na wydolność, no, no nie jesteśmy w stanie być na pierwszych miejscach podium, chociaż czasami w kategoriach biegowych można zaskoczyć. Natomiast jest to bardziej amatorskie i bardziej tak dla siebie, dla zdrowia, dla swojej wytrzymałości i dla tego, dla fanu, dla bycia z ludźmi w grupie i dla no, miłego spędzenia czasu. Trenujesz młodych uczników, zachęcasz kolejne osoby do biegania. Czy to znaczy, że sport stał się jakimś sposobem na życie dla Ciebie? Przeczytałem ostatnio w książce bardzo fajną rzecz. Zrobiłem sobie test osobowościowy. Okazało się, że jestem tak zwanym towarzyskim sangwinikiem. W związku z tym, można powiedzieć, częściowo przyciągam ludzi do siebie, tworząc różnego rodzaju grupy, zespoły i rzeczywiście tak jest, w związku z tym, jeżeli to połączy się ze sportem bądź z biznesem, mogą wychodzić z tego bardzo fajne rzeczy. W związku z tym, jeżeli chodzi o sport,
to fajnie jest zarażać, czy to grupą biegową, czy strzelaniem z łuku, czy też jakąś tam grupą koszykówki, która gra w koszykówkę, czy każdą aktywnością fizyczną, czy jeżdżeniem na rowerze, czy organizowaniem jakichś fajnych takich wydarzeń sportowych. Ponieważ no jest to przyjemne i jest to przede wszystkim dla zdrowia, prawda? Zasłyszany taki tekst z jednego szkoleń też, że jesteśmy na tyle zdrowi, na ile się czujemy zdrowi, więc żeby czuć się zdrowi, no to musimy uprawiać sport, prawda? Forma aktywności sportowej w sposobie takim uprawiania amatorskim powoduje, że lepiej się czujemy, prawda? Nie czujemy się zmęczeni, możemy więcej, możemy być bardziej wydajni w pracy, możemy być lepszymi ludźmi ogólnie rzecz biorąc. Jeśli chcecie osobiście spotkać Grzegorza Targońskiego, sprawdzić, czy łucznik może dobrze biegać, zapraszamy już 20 października tego roku na Bieg Orła w Czosnowie. Start sprzed urzędu gminy. Więcej informacji znajdziecie na profilu Bieg Orła w Czosnowie na Facebooku.